Dlaczego Matterhorn? Symbol Alp, myślę. Dla mnie Matterhorn od jakiegoś czasu było to wielkie marzenie. Ta góra była dla mnie, wydawała się tak bardzo niedostępna, tak bardzo niebezpieczna i przez to bardzo atrakcyjna. Sam Matterhorn to jest góra, o której marzyłem w zasadzie na początku swojej przygody ze wspinaniem. Było to dawno temu i Matterhorn był zupełnie poza jakimkolwiek zasięgiem, bo to były tak zwane czasy komuny, więc nie kwestie paszportu i pieniędzy i tak dalej. To było marzenie typu jak wspinanie, jak teraz byśmy marzyli o tym, żeby powspinać się na Marsie. To mniej więcej podobne realia były. Ze wcześniejszego doświadczenia wiecie, jaka jest pogoda w Alpach. Raz jest, raz jej nie ma, załamania pogody przychodzą, tak. Więc zdecydowaliśmy, że nie lecimy samolotem, bo samolot musi być wcześniej wykupiony, bilet, wszystko trzeba porezerwować i tak dalej, więc nie ma żadnej elastyczności. Myśmy zdecydowali, że jedziemy furą, po prostu siedzimy na walizkach tak zwanych i patrzymy codziennie, obserwujemy prognozę pogody. Dosłownie sobie wyczekaliśmy warun. Było dosłownie, jak się wchodziło na Mountain Forecast i się wpisywało Matterhorn, to był przez tydzień dosłownie lampy. Była to prognoza na kilkanaście dni do przodu. Wiadomo, że nie było to nic pewnego. Jednak zdecydowaliśmy się wyjechać i spróbować. Oczywiście, żeby nie było tak łatwo, to przed samym wyjazdem popsuł mi się samochód i tutaj należą się ogromne podziękowania mojemu koledze Łukaszowi z serwisu, który siedział do późnych godzin wieczornych i dłubał mi przy samochodzie, żebym mógł naprawdę pojechać do tych Włoch. Ale wszystko się udało, super. Samochód się spisywał jak żyleta, żeśmy dojechali bez problemu. Przyjechaliśmy na miejsce. Od razu przycięliśmy do schroniska Abruzzi. Zajęło nam to około tam dwóch, trzech. Takim spacerkiem, żeby się tam jakoś nie za specjalnie zmęczyć. Tego samego dnia tam elegancko kimnęliśmy się na podłodze, w ogóle przemiła obsługa, naprawdę, było naprawdę miło. W ogóle po włoskiej stronie Matterhornu, czy też Monte Cervino, tak, to ci Włosi, wszyscy i ratownicy, i przewodnicy, i ci wszyscy tam goście i dziewczyny od schronisk i wszystkiego, oni są jacyś w ogóle dziwni. Są mili, przyjemni, uśmiechają się, zawsze chętnie doradzą, pomogą. W ogóle lądujemy pod Matterhornem w kilka dni przed obchodami rocznicy 150-lecia zdobycia, gdzie w ogóle dochodząc do Abruzzi, leżąc sobie na leżaczku, opalając się, restując, oglądamy sobie pokazy lotnicze włoskiego zespołu akrobacyjnego. Nic w przyrodzie nie ginie. Mianowicie podczas ostatniego wypadu Włodka zimowego na Matterhorn zostawił on w witraumie trochę jedzenia. Był to tuńczyk, liof oraz puszka z gazem. I słuchajcie, okazało się, że to wszystko zostało odnalezione przez nas kilka miesięcy później w prawie nienaruszonym stanie. Co prawda liof był już otwarty i nie nadawał się do spożycia, jednak tuńczyk i puszka gazu przydały nam się. Na następny dzień o 7 rano wychodzimy sobie ze schroniska Abruzzi do Karela w całkiem niezłym tempie, bo chyba w około 3 godziny, 3 do 4 lądujemy właśnie w Karelu. Droga tam jest dosyć łatwa w sensie technicznym, przynajmniej do przełęczy Col du Lion. Droga technicznie jest łatwa, ale jest dosyć niebezpieczna, bo po pierwsze przy większym śniegu jest zagrożenie lawinowe bardzo duże i bardzo duża kruszyzna jest. Kamienie albo spadają na nas, albo my spadamy z kamieniami wyjeżdżającymi pod nóg, także tam jest dosyć czujnie. I z przełęczy
do samego Karela jest według mnie chyba najtrudniejszy odcinek tych lin poręczowych, które tam są założone. To jest niewielki odcinek, ale jest stromo i trzeba i nie ma gdzie założyć przelotu w pewnym momencie, więc w zasadzie początek tych poręczówek to po prostu trzeba drzeć na łapach z plecakiem. Tak po prostu, na chama, na siłę, na rękach trzeba się wspiąć. Pierwszy przelot można założyć gdzieś na, nie pamiętam, ale gdzieś to jest 5-6 metrów dopiero, więc no trochę jest to stresujące miejsce. Wszystkie późniejsze miejsca były już stosunkowo łatwiejsze chyba. Albo może nam się tak wydawało, bo już w ogóle już zobaczyliśmy, jak to wygląda na drodze lwiej. Zresztą ja jestem spod znaku lwa, więc tym bardziej rozumiecie chyba, dlaczego chciałem wejść akurat tą drogą. Siedzimy sobie, pijemy herbatkę, odpoczywamy, opalamy się na słońcu, bo jeszcze w samym Karelu jest dość ciepło. Można sobie siedzieć nawet na krótki rękaw, bo tam nawet tak bardzo nie wieje, więc sobie podziwiamy ładne widoki. W samym Karelu w ogóle, jak doszliśmy na miejsce, opadły nam szczeny, bo słuchajcie, po pierwsze, że piękna pogoda, słoneczko świeci, w ogóle jest pięknie, błękit nieba. No i przy okazji tak samo nagrywamy jeszcze coś z kamery, żeby pokazać. Włodek daje tutaj solowy popis swoich umiejętności. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach. Słoneczko przygrzewa, opalamy się. Duży taras, wchodzimy do środka. Pierwsze pomieszczenie, w ogóle duże pomieszczenie, stoły, gaz, woda, śnieg się topi, ciepła woda jest w tym garnku od śniegu. Zaglądamy do sypialni, a tam w ogóle odpadamy, bo samych łóżek jest chyba, ja nie wiem, no ze 40-50 pryczy, do tego koce, jakieś materace. Naprawdę super, super komfortowe schronisko. Bez obsługi żadnej. Wszystko trzeba było tam robić samemu. Następnego dnia w nocy wyruszyliśmy już na atak szczytowy. Po przeprowadzeniu w zasadzie co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu wywiadów, rozmów z ludźmi, którzy schodzili ze szczytu, nie wzięliśmy w ogóle ze sobą czekanów ani raków, bo wszyscy nam powtarzali, że zero śniegu, że nie potrzebujemy tego. I tak zrobiliśmy. Nie wzięliśmy żadnego zimowego sprzętu i dzięki temu mieliśmy dużo, dużo lżejsze plecaki, mogliśmy się poruszać szybciej. Ruszyliśmy po ciemku jeszcze, mniej więcej przed nami i za nami kilka zespołów jeszcze szło, więc czuliśmy się jakby dosyć bezpiecznie, chociaż droga dosyć ewidentnie sama się narzucała. Tam z drobnymi jakimiś tam odchyleniami, no bo tam nie wiadomo, czy przejść pod tą skałką, czy nad tą skałką. Początkowo szliśmy po ciemku, dopiero jak wyszliśmy na samą grań, pokonaliśmy tam łańcuchy i inne takie rzeczy. Wyszliśmy na grań, wtedy zaczęło się robić jasno. No tam trochę niestety było zimno z powodu wiatru, no ale nie było jakiejś tragedii, tak? Nie było to tak jak zimą w górach czy coś, tylko że wiadomo, wiecie, no na wysokości ponad 4000 metrów, no już niestety jest zimno. Na drodze Liongrad jest odcinek, który wydawał mi się dość trudnym odcinkiem, a mianowicie chodzi dokładnie o odcinek z drabiną Jordana. Jest odcinek dość przewieszony, który generalnie nie jest łatwy. Dla mnie drabina Jordana, nie widziałam jej nigdy na zdjęciach, ale wydawała się
myślałam, że jest to drabina taka stalowa, gdzie mamy pręty w skale, wkute, że jest to coś solidnego. W momencie, kiedy dotarliśmy do tego miejsca, okazało się, że jest to kilka drewienek związanych jakąś taką liną. Te drewienka oczywiście wszystkie są już nieco zmęczone przez czas oraz przez raki, którymi są po prostu ponadszarpywane. Dlatego bardzo się zdziwiłam, że jeszcze to tam wisi i jeszcze można się na tym wspinać. Cały czas wspinaliśmy się w słońcu, właściwie weszliśmy na szczyt w bardzo dobrym tempie, bez jakichś komplikacji większych. Droga z Karela na szczyt do Karela zajęła nam około 8 godzin w dwie strony, więc to bardzo dobry, fajny wynik. Wchodząc na szczyt, zdobywamy włoski wierzchołek, który ma wysokość 4477 metrów. Po krótkim reszcie jeszcze idziemy sobie na szybko na szwajcarski wierzchołek, żeby zrobić zdjęcie, bo ja się uparłem w sumie, już będąc tam, już nie mogłem sobie odpuścić, żeby jeszcze w tym roku nie zaliczyć szwajcarskiego wierzchołka. No i powoli zaczynamy schodzić z powrotem do Karela. Czeka nas dużo zjazdów, dość takiego czujnego schodzenia, bo droga w dół jest, wydaje mi się, że nawet trudniejsza do pokonania wbrew pozorom niż do góry, bo można łatwo pobłądzić tam. W Karelu robimy sobie około godziny odpoczynku, pakujemy plecaki i zaczynamy schodzić na dół. Jeszcze oglądaliśmy loty szybowców nad samym Matterhornem. Te szybowce nad naszym schroniskiem tuż przelatywały. To naprawdę było fajne, bardzo widowiskowe. No, z Karela zeszliśmy do Abruzzi, znowu tam się przespaliśmy. Ale w nocy jeszcze są dwa dni przed rocznicą zdobycia Matterhornu. Jest bardzo ładna iluminacja wierzchołka, której ja nie widziałem osobiście, bo już spałem. Ale podobno była, Włodek może potwierdzić z Magdą. Następnego dnia zeszliśmy z Abruzzi, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy z powrotem do domu. Więc no naprawdę była to krótka piłka, bardzo szybko i sprawnie wszystko nam poszło. Nie mieliśmy żadnych komplikacji. Uważam, że Matterhorn jako góra jest takim symbolem niedostępności i majestatyzmu. Dlatego tak bardzo chciałam na nią wejść. Dlaczego droga lwią granią? No to też pewnie jest związane z tym, że mam na nazwisko Leo. Wiadomo, że Leo z łaciny to lew. Dlatego tym bardziej ten apetyt wzrastał. To, dlaczego tak nam się udało, to po pierwsze oczywiście, że byliśmy naprawdę dobrze przygotowani do tego wejścia. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani kondycyjnie, technicznie. Zrezygnowaliśmy z tego zimowego sprzętu. Ogólnie cała wyprawa udała nam się bardzo. Jestem bardzo zadowolony z naszego teamu, który bardzo sprawnie poruszał się granią. Nie sprawiał żadnych problemów, wszystko szło sprawnie. Chociaż byliśmy po włoskiej stronie, to działało wszystko jak w szwajcarskim zegarku. Tu, ale przede wszystkim mieliśmy ogromnego farta, jeśli chodzi o pogodę. Po prostu warunki pogodowe były idealne i przypuszczam, że gdyby nie ta pogoda, to nie byłoby już tak różowo i fajnie, jak to opowiadam. Cała wyprawa udała nam się super. Ja jestem bardzo zadowolony, jestem
dumny jakby z naszej ekipy, że wszystko nam tak poszło sprawnie, że nie mieliśmy żadnych wpadek, żadnych technicznych problemów. Bardzo zachęcam wszystkich, którzy są w jakiś sposób doświadczeni technicznie, wspinają się, którzy trochę już pochodzili w Alpach albo zimowo w Tatrach i którzy mają podobne aspiracje do tego, aby próbowali wejść na Matterhorn, bo jest to niesamowita przygoda, niesamowite widoki, niesamowite przeżycia. Ale jak wiecie, jedną z kluczowych rzeczy we wspinaniu, szczególnie w górach wysokich, oprócz pieniędzy, wyszkolenia, treningu i wszystkich takich rzeczy, jest szczęście. Bez szczęścia po prostu nie ma szans. Spełniło się jedno z moich marzeń, zdobyłem górę, no, która śniła mi się po nocach, bo jest jedną chyba z najpiękniejszych gór, jakie znam, jakie widziałem na żywo. Robi ogromne wrażenie, więc zachęcam wszystkich, żeby stanęli pod tą górą i spróbowali się z nią zmierzyć, bo naprawdę warto, daje wiele satysfakcji ze wspinania. No i no, musicie tam być po prostu, musicie tam być i zobaczyć jak to jest.